Witam wszystkich, tutaj Spinosolis 95. Zagramy w magicznego dżina, który odgaduje zwierzęta. A dzisiejszym zwierzęciem będzie... rekin. Zaraz go włączę. Start. Witaj, mały przyjacielu. Jestem dżin. Mam magiczną moc, więc odgadnę, o czym myślisz. Pomyśl o jakimś zwierzaku. Powiedz okej, kiedy będziesz gotowy. Okej. Świetnie! Zadam ci pytanie. Odpowiedz tak, nie, nie wiem, albo to zależy. Czy zwierzę, o którym myślisz, ma futro lub sierść? Nie. Wiedziałem. Czy to zwierzę żyje w wodzie? Tak. No dobra. Czy zwierzę, o którym myślisz, jest większe niż pralka? Tak. Okej. Czy to zwierzę ma nogi? Nie. Ciekawe. Czy zwierzę, o którym myślisz, umie skakać? Nie. Cudownie, na tę odpowiedź czekałem. Mam cię na widelcu. Czy to zwierzę ma łuski? Tak. Tego zwierzęcia przypomina ci pewne narzędzie? Nie wiem. No dobra. Czy zwierzę, o którym myślisz, żyje w rzekach i jeziorach? Nie. Czy to zwierzę można znaleźć w puszce? Nie. Tak myślałem. Czy nazwa tego zwierzęcia składa się z dwóch słów? Nie. Wiedziałem. Czy nazwa tego zwierzęcia zaczyna się na literę M, jak mama? Nie. No dobra. Myślę, że już wiem. Nie podpowiadaj. Coś mi się wydaje, że zwierzę, o którym myślisz, to barakuda. Zgadza się? Nie. No dobra. Czy zwierzę, o którym myślisz, jest zazwyczaj szare? Tak. Okej. Czy to zwierzę jest bardzo duże? Tak. Bardzo ciekawe. Czy nazwa tego zwierzęcia zaczyna się na literę D jak domek? Nie. Myślisz, ma długi ogon? Tak. Czy nazwa tego zwierzęcia zaczyna się na literę W? Nie. Tak myślałem. Czy nazwa tego zwierzęcia zaczyna się na literę K? Nie. Wiedziałem. Już wiem. Chyba zgadłem. Mój geniusz podpowiada mi, że zwierzę, o którym myślisz, to humbak. No i co? Mam rację? Nie. Okej. Czy to zwierzę jest groźne dla ludzi? Tak.
Dobra. Czy nazwa tego zwierzęcia zaczyna się na literę R? Tak. Okej. No dobra, chyba wiem. Założę się, że zwierzę, o którym myślisz, to rekin. Czy chodzi ci dokładnie o to zwierzę? Tak. Niesamowite. Sam nie wierzę, jaki jestem genialny. To co? Jeszcze jedna runda? Nie. To na razie. Pa, pa.